Panowie przewodniczący zgłaszają gotowość. Pan Bolesław. Olek. Gotowość. Adasia Migdał. Nie ma. Gotowość. Nie ma gotowości, czekamy jeszcze chwileczkę. Przyjazny Kraków się musi zebrać. Ja może zadzwonię. Przyjazny Kraków, gotowość. Szanowni Państwo, będziemy głosować wniosek daleko idący o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu Grupy Mieszkańców likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Kraków pod nazwą Straży Miejskiej Miasta Krakowa. Głosem za, głosem przeciw temu wnioskowi. Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu, wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, proszę wynik. 29 osób za, 3 osoby przeciwne, 1 osoba się wstrzymała, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że Rada przyjęła wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu według druku nr 1397. Bardzo proszę wyciągnąć. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pan Bogusław Smok. Proszę tu do mównicy powiedzieć, co pan ma do powiedzenia. Proszę tu do mównicy powiedzieć, co pan ma do powiedzenia. Szybciutko. Oddać. Panie przewodniczący, panie kierownicy, szanowni państwo radni. Następny błąd. W maszynce do głosowania jestem za odrzuceniem w pierwszym czytaniu tego projektu obrady. Przyjęte do protokołu. Dziękuję bardzo. Jedziemy dalej. Wniosek został. Jedziemy dalej. Przyjęty. Zaczynamy. Kolejny druk 1336. Przyjęcie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, którym gmina Miejska Kraków zawarła porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1336. Mamy tu dwie poprawki pana radnego Jaśkowca. Poprawka nr 4 i poprawka nr 5. Będziemy głosować poprawkę nr 4. Pana, bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie prezydencie, poprawka nr 4 dotyczy przebiegu linii tramwajowej. W kampanii transportowej została przedstawiona wariantowo. Pierwszy wariant zgodny z obecnie obowiązującym studium, czyli z ulicy Rakowskiej do Mistrzejowic, i wariant drugi od alei Jana Pawła II wzdłuż ulicy Meissnera do Mistrzejowic. Pan radny wnioskuje o wprowadzenie wariantu drugiego, który byłby zgodny
Pan ma tylko odczytać poprawkę. Dobry nie czyta. Odczytać poprawkę, którą głosujemy. Przystępujemy do głosowania. Poprawka numer 4. Odreść, żebyście Państwo wiedzieli, co głosujecie. Bardzo proszę Państwa, ja prowadzę sesję. Proszę przedstawić poprawkę numer 4, tak prosiłem. Wiecie już Państwo, nad czym głosujecie? Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za poprawką numer 4? Raz Państwo chcecie, raz Państwo nie chcecie informacji. Dobrze, nie krzyczę na Ciebie, tylko mównica jest. Już przestań. Nie bądź taki, wiesz, czuły na to. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, proszę wyjść. 24 osoby za. 14 osób przeciw. Jedna osoba się wstrzymała. Bardzo proszę o wydruk. Poprawka numer 5. Bardzo proszę odczytać. Poprawka numer 5 dotyczy prowadzenia nowej linii tramwajowej z Ronda Barei ulicą Strzelców, projektowaną ulicą Kiwaszki do planowanej pętli na osiedlu Górka Narodowa. Przystępuję do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za poprawką numer 5 pana radnego Jaśkowska? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. Będziemy głosować całość druku wraz z autopoprawką i przyjęciem poprawkami pana Dominika Jaśkowca. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem poprawki numer, za przyjęciem druku numer 1336 wraz z autopoprawką i poprawkami pana Dominika Jaśkowca? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, proszę o wynik. 30 osób za. Jedna osoba przeciw, 10 osób się wstrzymało. Wiedzą, że Rada podjęła uchwałę według druku numer 1336. Bardzo proszę o wynik i wydruk. Dziękuję bardzo. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikacji przez sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu życiowego oznaczonego symbolem U1 usytuowanego w budynku położonym przy ulicy Wiglada 62 w Krakowie, stanowiący władze gminy miejskiej Kraków wraz z sprzedażą udziału w gruncie pod budynkiem. Projekt prezydenta Rzeszta Krakowa, druk nr 1366, nie było poprawek, ani autopoprawek. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu według druku nr 1366? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 33 osoby za. 0 przeciw. 2 osoby się wstrzymały. Jedna Rada podjęła uchwałę według druku nr 1366. Kolejny druk. Zmiana uchwały nr 70 przez 1028 przez 13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu dofinansowania wykonania jednej z studni przyłącza kanalizacyjnego umożliwiającego przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Projekt prezydenta Miasta Krakowa do numer 1393. Nie było poprawek ani autopoprawek. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 37 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 1393. Przyjęcie programu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla miasta Krakowa pod nazwą Krakowski Program Małych Retencji Wód Odpadowych. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1388. Nie było poprawek, a nie oto poprawek. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem? Przepraszam, już sprawdzam. Jest autopoprawka doręczona 17 lipca, więc będziemy głosować druk wraz z autopoprawką. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu według druku nr 1388? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 31 osób za, 0 przeciw, 7 osób się wstrzymało. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 1388. Kolejny druk. Zmiana w budżecie miasta Krakowa na 2013 rok. Zwiększenie planu dochodów w działach 6758, 800, 853, 954, 900, 926 oraz zwiększenie planu wydatków w działach 600, 750, 851, 853, 854, 900, 926. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1420. Nie było poprawek ani autopoprawek. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu? Jest autopoprawka. Nie zgłoszą poprawek. Jest zgłoszona autopoprawka, więc przystępujemy do głosowania druku wraz z autopoprawką. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu według druku nr 1420? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 35 osób za, 0 przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 1420. Kolejny druk. Określenie w roku 2013 stawki dotacji przedmiotowej dla zarządu cmentarzy komunalnych w Krakowie na konserwację grobowców i pomników nagrobnych na cmentarzu rakowickim i starym cmentarzu podbrzuskim, realizację zadań od zakresu grobownictwa wojennego na terenie gminy miejskiej Kraków oraz rekonstrukcję nagrobku żołnierzy polskich cmentarzy rakowickich Landoty według protokołu typowania. Projekt prezydenta miasta Krakowa to numer 1398. Autor jest dostarczona autopoprawka. Będziemy głosować teraz autopoprawką. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu według druku nr 1398? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 34 osoby za, 0 przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według nr 1398. Kolejny druk. Udzielenie dotacji Miejskiej Instytucji Kultury na realizację zadań uznanych przez dzielnicę za priorytetowe. Druk nr 1404. Nie było tu poprawek, a nie autopoprawek. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu według druku nr 1404. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 37 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 1404. Kolejny druk. Zmiana uchwały nr 43 przez 1390 w przeciwie Rady Miasta Krakowa dnia 20 czerwca 2013 w sprawie opóźnienia zasad udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty wykonane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze gminy Lińskich Kraków i stanowiących jej własność. Projekt prezydenta miasta Krakowa z numer 1409. Nie było poprawek, ani autopoprawek. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu bez druku numer 1409? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, proszę o wynik. 38 osób za. 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę bez druku numer 1409. Kolejny druk. Udzielenie dotacji celowej Miejskiej Instytucji Kultury Teatrowi Ludowemu oraz zwiększenie dotacji celowej Miejskiej Instytucji Kultury Ośrodkowi Kultury im. Norwida na realizację projektu inwestycyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1422. Nie było poprawek, ani nie ma poprawek. Przystępuje do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu druku nr 1422? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 32 osoby za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Jest stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 1422. Kolejny druk. Ustalenie planu sieci szkół specjalnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miejska Kraków oraz szkół specjalnych prowadzonych przez osoby fizyczne prawne gminy niż gmina Miejska Kraków. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1402. Nie było poprawek, ani autopoprawek. Przystępuję do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 37 osób za. Oświadczył pan, że pomylił się. Pan Tomasz wymieniony, że oświadczył, że się pomylił i nie rozumiał. Został wprowadzony w błąd przez sąsiada. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę na druku nr 1402. Kolejny druk. Nadanie imienia samorządowego przedszkola nr 12 w Krakowie, ulica Niegrodzkiej 11, Zaczarowana Dorożka. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1403. Nie było poprawek, ani autopoprawek. Przystępuję do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu według druku nr 1403? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. Bardzo proszę o wynik. 39 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 1403. Kolejny druk. Zmiana uchwały nr 12 przez 95-99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 1999 roku w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych gimnazjów i zespołów szkół ogólnokształcących oraz utworzenia granic obwodu Krakowie z mniejszymi zmianami. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1406. Nie było poprawek, ani autopoprawek. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu według druku nr 1406? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 40 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę z druku nr 1406. Kolejny druk. Zmiana uchwały nr 80/10/57/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 września 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych przeprowadzonych na terenie gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina Miejska Kraków z mniejszymi zmianami. Projekt prezydenta Miasta Krakowa w gminie 14.07. Nie było poprawek, ani autopoprawek. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych
Jest za przyjęcie projektu według druku nr 1407. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę, wynik. 28 za, 0 przeciw. Proszę o pytanie. 8 osób się wstrzymało, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. Bardzo prosi o wynik. Pedagogicznego dla dzieci w wieku przedszkolnym w gminie Kraków z późniejszymi zmianami projektu Węgla, druk nr 1412 w trybie, tu nie było poprawek, ani ja o to poprawek, przystępujemy do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, proszę o wynik. 39 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, stwierdza, że Rada podjęła uchwałę do druku nr 1412. Kolejny druk. Ustalenie kierunku działania Rady Miasta Krakowa polegający na podjęciu wszelkich czynności zmierzających do odwiedzenia opłat zagospodarowania odpadami komunalnymi. Projekt Klubu Prawa i Sprawiedliwości z nr 1395. Nie było poprawek, ani o to poprawek. Przystępujemy do głosowania. Kto z panów panów radnych jest za przyjęcie projektu według druku nr 1395? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Proszę o wynik. 36 osób za. Jedna osoba przeciwna. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Proszę o wynik. Proszę o wynik. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 1395. Kolejny druk. Pani Marta Pasena stwierdziła, że została wprowadzona w błąd przez kolegę sąsiednie. Kolejny druk. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Myśliwska. I tu jest wniosek o dwuczytaniowy, więc będziemy głosować wniosek. Kto z głosem za, głosem przeciw temu wnioskowi? Nie widzę, przystępuję do głosowania. Kto z pani panów radnych jest za przyjęciem wniosku o dwuczytaniowy projekt? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 36 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Na wniosek grupy radnych jest wydłużenie terminu składania autopoprawek i poprawek, a więc w związku z paragrafem 36 ust. 6 statutu miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 21.10.2013 roku. Ostateczny termin wprowadzenia poprawek na 22.10.2013 roku. Kolejny druk. Godzina o wyjściach obowiązuje godzina 15. 15. Kolejny druk. Wyrażenie woli wstąpienia przez gminę miejską Kraków do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą Parasol Praca Przyszłość, przygotowanego przez Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej Parasol. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 1423.
przyjmą poprawek, a nie autor poprawek przystępuje do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw? Grup numer 1423. Czytałem. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. Kolejny druk. Jest druk numer 1429 i tu też jest prośba o wprowadzenie do drugiego czytania, a więc będziemy głosować wniosek o wprowadzenie do drugiego czytania. Głosem za, głosem przeciw temu wnioskowi. Nie widzę, przystępuję do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wniosku o wprowadzenie drugiego czytania projektu numer 1429? Zmiana uchwały do życia lokali mieszkalnych w stanach zmarszczych w zakresie warunków udzielenia kwalifikatów w wysokości samych. Wiecie już o co? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, proszę o wynik. 31 osób za. Jedna osoba przeciwna. Trzy osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę o dwuczytaniu na to dwuczytanie. Bardzo proszę projektodawcę wprowadzić do drugiego czytania. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, druk 1429 dotyczy przedłużenia terminu składania wniosków do końca tego roku na wykup mieszkań z modyfikatą. Przypominam, że w uchwale z 10 lipca wprowadziliśmy zapis, mogę powiedzieć, że nieświadomie, który wykluczył ludzi, którzy wcześniej pozostali z modyfikat, z możliwości wykupowania mieszkań. Aby naprawić to nierówne traktowanie, tak jak na zalecono w klasie, proponujemy dzisiaj zmianę dotyczącą możliwości składania wniosków do końca tego roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie było poprawek, ani autopoprawek. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu według druku nr 1429? Kto jest przeciw? Nie działa, bo muszę stwierdzić odbycie drugiego czytania. Druk nr 1429. I teraz przystępujemy. Bardzo proszę. Jest. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu według druku nr 1429? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 33 osoby za, 0 przeciw, 7 osób się wstrzymało. Wiedzą, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 1429 i bardzo proszę o wydruk. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo,